Szykuje się nowa usługa, mała rewolucja, czyli e-urząd do leczenia pism urzędowych nie drogą papierową, tylko elektroniczną. O co chodzi? Będzie nawet nie mała, wielka rewolucja, to znaczy zmiana zupełna od papieru do cyfryzacji, do digitalizacji, do zmiany relacji obywatela z państwem. Jesteśmy na pewno opóźnieni. I teraz chodzi o to, żeby to zrobić mądrze, bo wiemy o tym, że te doręczenia elektroniczne są skomplikowanym zagadnieniem informatycznym w zakresie bezpieczeństwa. Na państwie ciąży bardzo trudny obowiązek stworzenia takiego systemu, który będzie stabilny, bo jednak już mówimy o relacji państwo-obywatel, mówimy o działaniu państwa i tutaj nie może być pola na ryzyko. To powinno przynajmniej funkcjonować w sposób bezbłędny. Ustawa przewiduje, projekt ustawy, że usługą się będzie monopolem, właściwie będzie miała Poczta Polska. Czy to dobre rozwiązanie? Poczta Polska jako operator wyznaczony ma założyć wszystkim instytucjom publicznym w maksymalnym tego słowa znaczeniu i tym, którzy chcą, podmiotom niepublicznym, skrzynki. Natomiast jednocześnie na tym rynku będą mogli działać tak zwani kwalifikowani dostawcy usług, czyli podmioty prywatne, które będą mogły robić niemal to samo, co Poczta Polska. To będą doręczenia pomiędzy podmiotem publicznym a niepublicznym. Jak ja jako odbiorca takiego pisma urzędowego będę załatwiony? Urzędnik musi wiedzieć, że dany obywatel, któremu chce wysłać decyzję, postanowienie czy jakąkolwiek informację, chce dostać w takiej formie elektronicznej. Sytuacja powinna być taka, że my możemy być w każdym miejscu na świecie. Jest to bez znaczenia. My odbieramy ją, czytamy i pociąga to ze sobą konsekwencje prawne. I teraz, co więcej, my nie tylko ją otrzymujemy, bo będzie to działało zwrotnie, to znaczy my także możemy nadać za pośrednictwem tej elektronicznej pismo, wniosek do urzędu. Czy nie lepiej byłoby wykorzystać komunikację via ePUAP lub inne profile zaufane? Po co tworzyć kolejne narzędzie, kolejne koszty generować? Powinniśmy iść w kierunku likwidacji albo spajania tych systemów w jeden. Obywatel loguje się w jednym miejscu i niejako ma całe państwo przed sobą, w jednej aplikacji, w jednym rozwiązaniu. Natomiast niestety polski ustawodawca dość konsekwentnie od wielu lat tworzy małe mikrosystemy. Czy są jakieś szacunki, możemy powiedzieć, jaki to jest koszt prowadzenia takiej nowej usługi? Państwo z zewnątrz nikomu nie będzie płaciło na stworzenie tego wszystkiego. Natomiast na pewno administrację będzie kosztowało przestawienie się z tego papieru, z wydawania, wysyłania na tą kwestię elektroniczną. Kogo to będzie najdrożej kosztowało? Myślę, że Pocztę Polską. Wprowadzenie cyfryzacji spowoduje zmniejszenie ich listów, a jednocześnie obowiązek ustawodawcy, żeby stworzyli coś alternatywnego. Duże wyzwanie dla Poczty Polskiej. Kluczowe są najbliższe lata, 3, 4, 5 lat, w którym ten system się ostatecznie ukształtuje. Rynek zobaczy, ile obywateli, jak biznes będzie do tego podchodził i wtedy będą decydowali. No czas pokaże, zobaczymy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.